prostu rolnicy mają dość tego, że ciągle poziom życia na wsi jest niższy niż poziom życia w mieście. Nieprawdopodobne ilości zboża ukraińskiego, ale nie tylko zboża, trafiły do Polski, stanowiąc no, nieuczciwą konkurencję. Rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych, a co dopiero będzie po żniwach. No więc tutaj przerażenie jest ogromne. Rolnicy oczywiście nie są zadowoleni z dotychczasowych rozmów z rządem, no bo to są bardziej unijni. Witam Państwa, Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl. Z Państwem i z nami na łączach profesor Joanna Senyszyn, Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie Pani Profesor. Dzień dobry, czyli SLD. Czyli SLD, jak to mówi Pani Profesor, jedyne prawdziwe SLD dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o te bieżące wydarzenia polityczne, protest rolników w Warszawie, też było spotkanie premiera Tuska z rolnikami, jest zapowiedziany kolejny protest, rolnicy protestują przeciwko importowi zbóż z Ukrainy, ale przede wszystkim przeciwko Zielonemu Ładowi. Jak pani interpretuje to, co się teraz dzieje na polskich ulicach? Znaczy właściwie na polskich ulicach się dzieje dokładnie to, co w całej Unii Europejskiej, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Brukseli. Po prostu rolnicy mają dość tego, że ciągle poziom życia na wsi jest niższy niż poziom życia w mieście, że praca na wsi jest cięższa od pracy w mieście i właściwie lata płyną, a to się ciągle na lepsze nie zmienia. No w Polsce oczywiście rolników bardzo dotknęła agresja Rosji na Ukrainę i to, że pisowski rząd absolutnie nie potrafił rozwiązać sprawy tranzytu zbóż przez Polskę i nieprawdopodobne ilości zboża ukraińskiego, ale nie tylko zboża, trafiły do Polski, stanowiąc no, nieuczciwą konkurencję w stosunku do naszej rodzimej produkcji, dlatego że polscy rolnicy muszą spełniać bardzo ostre unijne wymagania dotyczące jakości żywności. Nie mogą, znaczy, jeżeli używają nawozów sztucznych, to wszystko w określonym zakresie może się dokonywać. Natomiast wiadomo, że Ukraina nie dość, że ma wspaniałe czarnoziemy, w związku z tym tam już natura sprawiła, że te plony są wyższe, to jeszcze nie stosuje się do żadnych unijnych norm, w związku z tym wali nieprawdopodobne ilości nawozów, które no, też powodują, że te plony są coraz wyższe. I naturalnie Afryka głoduje, Daleki Wschód głoduje, w związku z tym zboże jest potrzebne i tranzyt przez Polskę, gdyby się dokonywał, to nic by nie szkodziło. Natomiast za czasów rządów PiS-u no wymyślono tak absurdalne określenie jak techniczne zboże, techniczna pszenica, coś takiego w ogóle nie istnieje. No ale to miało jakby zamydlić oczy Polakom, że to nie jest zboże konsumpcyjne. No a tak naprawdę my nawet nie wiemy, jakie ilości tego zboża trafiły na polski stół, jakie ilości zostały przetworzone. No w tej chwili również polskie magazyny są zawalone zbożem. Rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów rolnych, a co dopiero będzie po żniwach. No więc tutaj przerażenie jest ogromne. Rolnicy oczywiście nie są zadowoleni z dotychczasowych rozmów z rządem, no bo to są bardziej uniki niż rzeczywiste rozmowy. Rolnicy nie chcą już obietnic, natomiast no, to, co robią te blokady, to denerwują coraz większą część Polaków. Wprawdzie ciągle jeszcze połowa Polaków popiera te protesty, no ale jak będzie więcej takich blokad,
dróg krajowych, to Polacy również jakby przestaną na to patrzeć przychylnym okiem. Także sytuacja robi się bardzo taka no, nieprzyjemna zarówno dla rządu, jak i dla obywateli, a sprawę trzeba rozwiązać, no bo rolnicy w tej chwili ceny są na przykład na pszenicę, ceny na żyto są takie, jakie były przed inflacją, przed pandemią. No a wiadomo, jak poszły w ogóle ceny wszystkiego w górę. Także rolnicy, coraz mniej opłacalna jest produkcja, a wiadomo, że każde państwo musi mieć określoną produkcję własną, nie może liczyć na import, dlatego że żywność jest nie tylko towarem strategicznym, ale jest wręcz bronią, która w każdej chwili może być użyta, jeżeli dane państwo nie może zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa żywnościowego swoim obywatelom. I to bezpieczeństwo musi być zarówno fizyczne, to znaczy nie możemy liczyć wyłącznie na import zbóż, ale też bezpieczeństwo musi być ekonomiczne i to zarówno dla rolników, oni przecież nie mogą dopłacać do produkcji, bo z czego, jak i dla konsumenta, który musi mieć towary żywnościowe po takiej cenie, żeby był w stanie się utrzymać. Natomiast właśnie, no bez żywności nie da się przeżyć, zresztą widzieliśmy już przerwane łańcuchy dostaw w trakcie pandemii, natomiast jeszcze odnosząc się do stricte... No widzieliśmy również w czasie stanu wojennego, właśnie wtedy było wyraźnie widać, że żywność jest strategiczną bronią, ponieważ embargo na eksport do Polski w czasie stanu wojennego dotyczyło głównie żywności. Tak więc, no mamy przykłady historyczne już, ale odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich stricte, no bo pamiętamy ten apel Załęckiego, który wzywał polski rząd na granicę, rząd ukraiński tam pojechał, powiedział, że no nie ma polskiego rządu, nie ma tej dobrej woli, no następnie też mamy te zapowiedzi odwetu ze strony ukraińskiej do 28 marca. Jak pani patrzy też na zachowanie strony ukraińskiej, no w tych, bym powiedział, trudnych negocjacjach, w tej trudnej sytuacji, bo wiemy, że to też nie zależy tylko od nas, tak, jaką politykę handlową prowadzi Unia, no a raczej od Komisji. No Ukraina po prostu walczy o swoje i trudno się Ukraińcom dziwić, że są zarówno zdenerwowani tą sytuacją, czy wręcz przerażeni, dlatego że do wojny, która jest straszna, no dochodzi jeszcze to, że nie mogą eksportować w tej chwili swoich produktów, a więc ich sytuacja wielokrotnie się jakby zwielokrotniła się ta zła sytuacja. Także tutaj no wiadomo, że równocześnie, że obywatele Ukrainy i tamtejsi rolnicy także oczekują od władz ukraińskich określonego działania. Z tym, że warto mieć świadomość, że tak naprawdę to, co się dzieje, dotyka w dużej mierze międzynarodowych koncernów, które tam produkują na Ukrainie, że to w gruncie rzeczy oczywiście w jakimś stopniu dotyka także takiego statystycznego Ukraińca, który ma gospodarstwo rolne, ale tam jest bardzo wiele międzynarodowych firm, które mają ogromne połacie ziemi i to te firmy produkują, no i skoro nie mogą tego teraz wywieźć, to tracą. W związku z tym, pani profesor, jeszcze tutaj patrząc na zachowanie rządu Tuska, no, który wtedy na tę granicę się nie stawił, no ale też patrząc z szerszym obrazem, tak, na te już prawie 100 dni nowego rządu, jak pani ocenia ten rząd? Bo Donald Tusk na przykład ogłosił wielki sukces, tak, KPO, pieniądze dla Polski, że przywrócono praworządność, natomiast no, z drugiej strony wytyka mu się na przykład brak realizacji wielu z tych konkretów, więc jaki jest dla pani ten bilans? Bo już rozmawialiśmy, że jest ten miesiąc miodowy, tak, no ale pytanie, ile ten miesiąc miodowy będzie trwał? To znaczy, no na razie nie mamy jeszcze 100 dni, jest mniej więcej 80 dni rządu Tuska i jasno można powiedzieć, ale to było już wiadome tak naprawdę w czasie kampanii wyborczej, że 100 konkretów na 100 dni, no to było raczej taka symboliczna obietnica, rodzaj takiej kiełbasy wyborczej. Natomiast kiedy się dokładnie czytało te konkrety, no to wiadomo było, że niektórych
nie da się zrealizować nie tylko w ciągu 100 dni, ale również nie da się zrealizować w czasie całej kadencji. Natomiast niektóre są do realizacji pewnie w czasie kadencji. No bo przykładowo nawet te kwestie rozliczeniowe, jeżeli tam dobrze poczytamy, to tak, no z jednej strony zaczęły się rozliczenia, bo są komisje, czyli to można potraktować jako taką częściową realizację tych obietnic. No ale kiedy tam dokładnie były wymieniane nazwiska polityków i postawienie ich na przykład przed Trybunałem Stanu, no to wiadomo, że do postawienia przed Trybunałem Stanu trzeba mieć taką liczbę głosów, której koalicja 15 października nie ma, czyli w takim sensie całkowitym taka obietnica nie zostanie spełniona. Z takich obietnic, które zostały już spełnione i bardzo dobrze, no to mamy przede wszystkim finansowanie in vitro ze środków publicznych. Dobrze, że to się stało, kobiety na to czekały, również mężczyźni, bo to dotyczy miliona par w Polsce, które chorują na niepłodność. Także ta obietnica została zrealizowana. W jakiejś mierze zrealizowano również, ponieważ już jakby prace są zaawansowane nad, nie właśnie, to już prezydent nawet, nie, tego nie podpiszę, podpisał in vitro, w związku z tym to już mamy, natomiast nie podpiszę tabletki dzień po, no ale akurat rząd nie odpowiada za to, czego nie chce zrobić prezydent, czyli zapowiedział, że to jest taka burza hormonalna dla młodych dziewcząt, tabletka dzień po, że on tego nie podpisze. No to jest taka porażająca niewiedza prezydenta, bo prawdziwa burza hormonalna, 1000 razy większa niż spowodowana tabletką dzień po, to jest w organizmie kobiety pod wpływem ciąży. No więc raczej jej usunięcie by pomogło, jeżeli jest to ciąża niechciana. No ale tutaj rząd też można powiedzieć, że no zrobił to, co mógł. Francuzi mówią, że można zrobić wszystko, ale nie więcej. No i tak się w tym przypadku stało. Również jeżeli chodzi o telewizję, no to można powiedzieć, że ta obietnica w jakiejś mierze została spełniona, dlatego że mamy teraz tą 19.30, która nie jest już programem jakimś takim szczującym, kłamliwym, nieprawdziwym, który dzielił Polaków. Natomiast jeżeli chodzi no, o kwestie pozostałe, no to nie będzie już wiadomo, kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy i to słyszymy, że nie tylko w tym roku tego nie będzie, ale nie będzie również w 25, tylko najprawdopodobniej w 26 roku, a i to nie wiadomo w jakiej formie. Minister finansów ciągle się nad tym zastanawia. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aborcji do 12 tygodnia, no to jak wiemy, to było wśród tych 100 konkretów, ale już się nie znalazło w zapisie koalicyjnym ze względu na sprzeciw PSL-u, który nie chciał, żeby ten element znalazł się w umowie koalicyjnej. W związku z tym no, można przypuszczać, że także tutaj będą poważne kłopoty z uchwaleniem takiej ustawy, a przecież to można powiedzieć kobiety wygrały wybory 15 października. To bardzo duża rzesza kobiet, która nie chodziła na wybory i poszła. Właśnie poszła po to, żeby wreszcie kobiety uzyskały pełnię swoich praw, dlatego że zakaz aborcji w takiej postaci, w jakiej występuje w Polsce, to jest łamanie praw człowieka. Kobieta nie może samostanowić o sobie i jest to absolutnie sytuacja niedopuszczalna.
jest oczywiście kłamliwe twierdzenie, że polska konstytucja nie pozwala na aborcję, ponieważ polska konstytucja chroni życie, tak jak konstytucje wszystkich cywilizowanych krajów, które posiadają konstytucję. I w tych cywilizowanych krajach oczywiście kobiety mogą zgodnie z prawem usuwać ciążę. Pani profesor, ostatnie pytanie. Jak pani prognozuje te nadchodzące wybory i czy zobaczymy w któryś z nich panią profesor? Jeżeli chodzi o nadchodzące wybory, no to tutaj widać wyraźnie, że od stycznia już nastąpiło takie przełamanie. PiS przestał być partią, która ma najlepsze notowania. Dlatego, że to, że wygrała koalicja 15 października, prawda, to naprawdę wygrały trzy ugrupowania. Ale jednostkowo lista PiS-u wtedy jeszcze miała 7 600 000 wyborców i była na pierwszym miejscu. Natomiast od stycznia to się już zmieniło i rzeczywiście na pierwszym miejscu jest Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska. Na drugim Trzecia Droga, no w ostatnich notowaniach na trzecim miejscu jest Konfederacja, która powoli odzyskuje utracony elektorat, bo po wyborach jeszcze bardziej utraciła. No i Partia Czarzastego jedynie 6% miała, co oznacza, że gdyby wybory były teraz, to miałaby 12-13 posłów, czyli nawet nie miałaby klubu, tylko koło. I myślę, że to są właśnie notowania na wybory samorządowe. Czarzasty bardzo liczył na koalicję z Tuskiem. Myślał, że dzięki temu no, uzyska ileś mandatów. No, bardzo się rozczarował. Z tego co wiem, ma poważne kłopoty ze zbieraniem podpisów, ale także ze znalezieniem kandydatów, którzy chcieliby kandydować, ponieważ no, jeżeli są takie słabe notowania, to wówczas, jeżeli są takie słabe notowania, to wówczas nikt nie chce kandydować. Także myślę, że wynik Lewicy będzie słaby po tych wyborach samorządowych i to będzie bardzo zła prognoza dla partii Czarzastego na wybory europejskie, bo też należy się spodziewać, że Platforma Obywatelska nie zechce już tworzyć wspólnych list tak jak 5 lat temu, no bo straciła na tym kilka mandatów zupełnie niepotrzebnie. Więc nauczyli się już na tym błędzie, że lepiej im będzie iść samym. Pani profesor, tym akcentem stawiamy kropkę. Bardzo Państwu oczywiście dziękujemy za obecność. Zachęcamy do komentowania, pisania swoich opinii Państwa i naszym gościem była pani profesor Joanna Synysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.